Witam serdecznie. Dziś na kanale znów gościmy Macieja Hazelbacha. Odpowiemy na kolejne pytania widzów dotyczące buddyzmu, dotyczące medytacji, dotyczące reinkarnacji, czyli wszystko to, co wynika z doświadczenia Macieja oraz z wiedzy związanej z buddyzmem. Cześć Maćku. Witam Cię Rafale, witam Państwa ponownie. Przejdziemy od razu do sedna. Kolejne pytanie widza brzmi, czy 10 lat medytacji, aby przeżyć 6 miesięcy haju, jest sensowne? Bądźcie szczerzy, po co to robicie? Jak poznać przebudzenie? Nikt nie podaje definicji, więc można mówić, że to długa praktyka, że jest to trudne, ale czym to przebudzenie tak naprawdę jest? Jak je rozpoznać, Macieju? I tu ostatnio mówiłem o błędnej medytacji nie tylko zwykłych ludzi, ale również tych zawodowców, czyli mnichów. Jeżeli działamy cały czas z umysłu i z zadania, coś chcemy osiągnąć, jakiś cel, niekoniecznie go osiągniemy. I dlatego chłopak, który tutaj przez 10 lat medytował, był na jakimś haju, co medytacja nie jest żadnym hajem. To nie jest po to, żeby osiągnąć haj. To po pierwsze, tylko zrozumienie. Możemy osiągnąć haj i inne rzeczy, ale to nie to. Jest spowodowane tym, że jest to błędny pogląd. A w buddyzmie ośmioraka ścieżka mówi, uczy nas, że musi być właściwy pogląd. I to jest wiedza. Nie ma tu wiedzy, dlatego tak się porobiło. Miałem to samo. Więc to nie jest tak, że jakoś oceniam kogoś czy tak dalej, bo to po prostu Budda też mówił, głupi, niepouczony człowieku, ale ze współczucia do niego. Więc w buddyzmie wiemy, że wszyscy jesteśmy głupcami, bo wszyscy jesteśmy wawidży. Więc ja mogę powiedzieć na siebie, że też jestem mega głupcem i wcale nie robię sobie krzywdy, prawda? Ani się nie oceniam. Po prostu jest taka prawda. Był na haju, bo chciał tego haju. Czyli jeżeli jest takie powiedzenko, mistrzu, ile muszę medytować, żeby doznać przebudzenia? A mistrz odpowiada, jeżeli będziesz oczekiwał, to bardzo długo. Czyli nie oczekujemy. Nie ma tu oczekiwania, bo to jest zadanie z mózgu, które oczekuje. Będziesz wtedy, kiedy będziesz gotowy. Nie w tym życiu, to w następnym, nie w następnym, to jeszcze za 1000 wcieleń. Po prostu to rób bez oczekiwań. Jeżeli dziecku swojemu pomagasz, nie wiem, obrać jabłko, to nie oczekujesz, że ono będzie mówić, tato, jestem ci bardzo wdzięczny, że mi obierasz to jabłko, naprawdę jesteś super tatą. Po prostu to obieramy z troski, żeby sobie, nie wiem, nie skaleczył rączek. I to samo robimy w życiu. Z troski o innych coś robimy. Ja nie nagrywam tego, żeby ktoś mi tutaj, nie wiem, jakieś kasę dawał czy coś, robię to po prostu z troski. Naprawdę. To się dzieje. Jak poznać przebudzenie? Jeżeli myślimy, że my jesteśmy naszymi myślami i że nasz umysł tymczasowy, 5 grup składowych, nasze ciało, że to my jesteśmy ja, to jest nasze myśli, tym jesteśmy, tym wszystkim, to znaczy, że jesteśmy nieprzebudzeni. Kiedy jesteśmy przebudzeni? Kiedy zaczynamy być szczerzy ze sobą i nie chronimy swojego ego i widzimy autorefleksją, nawet po fakcie, jak zaczniemy, nie wiem, krzyczeć na kogoś, zdarza się, bo nie wykasowaliśmy awersji i mamy autorefleksję za sekundę, dwie czy za godzinę, jednak niepotrzebnie krzyczałem. Czemu nie ma we mnie zrozumienia, że wszyscy są uwarunkowani? Mamy współczucie do siebie, nie mówimy, o, teraz będę, zbiorę złą karmę i tak dalej, tylko rozumiem to. I współczuję sobie, że to są moje uwarunkowane stany. Widzę swój umysł, zaczynam autorefleksję, naprawiać go w ten sposób, że następnym razem będę chciał inaczej reagować. Nie ochraniam siebie, nie mówię, on miał rację, on mnie wkurzył i musiałem to wszystko przez niego czy przez nią. Zaczynamy widzieć uwarunkowane stany swojego umysłu. To jest przebudzenie, nie jakieś wzniosłości. To jest po prostu tak naprawdę wielki kop w pupsko i po głowie dostajemy przy przebudzeniu. I nagle mówimy, kurde, wydawało mi się, że jestem taki świetny, a ja po prostu jestem zwykłym głupcem. I chcemy to teraz w sposób, mogę powiedzieć tak, wykasować, ale chodzi o to, żeby się wyszlifować jak diament, żebyśmy byli czyści.
nie mieli w sobie skalań umysłu, czyli obsesyjnych pragnień, chciwości takiej w sobie, tak to się nazywa, awersji, złości do ludzi, do siebie, do rodziców, że to przez nich, to przez szefa, to przez tamtych, to przez żonę mnie zostawiła, to przez kogokolwiek. I wychodzimy z iluzji, z awidży, niewiedzy. Zaczynamy mieć widża, wiedzę. Wtedy poznajemy, że jesteśmy osobą przebudzoną, która siebie widzi, a nie chroni. I to jest pierwszy punkt przebudzenia. Jest ich jeszcze cztery i drogi do tego, czyli jest 8 poziomów wejścia w prawdziwe oświecenie. Przy pierwszym nie wyrzucimy z siebie awersji, nie ma szans. Nie wyrzucimy z siebie pragnień, dlatego istoty przebudzone dalej pragną, ale już widzą te swoje pragnienia, już nie wchodzą w obsesyjne. To się nazywa kompulsywno... kompulsywo impulsywne, tak. Rzeczy, zachowania. Po prostu jesteśmy w stanie już siebie zahamować, zastopować na poziomie umyśle, ego, weź się zastanów, chyba tego nie potrzebujesz. My sami poprzez wolną wolę wpływamy niby na naszą wolną wolę, która się wytwarza w głowie. Czyli jak myślimy, ja chcę, to znaczy, że to nie ja, to nasze uwarunkowania coś chcą, ale my możemy autorefleksyjnie spojrzeć i powiedzieć, rzeczywiście tego chcę, czy rzeczywiście to będzie miało dobre, korzystne efekty tego, że to chcę i tak bardzo tego pragnę. Zastanów się nad tym. My się sami potrafimy zastanowić, bo nie ma ochroniarza ego. To jest jakby ściągnięta ochrona siebie samego. To jest pierwszy proces przebudzenia i każdy to pozna. Troszkę można powiedzieć, że ktoś dostaje takiego, jakby dreszczyk go przeszedł i nagle coś pyka w główce. Taki jest proces często spotykany. Tak. Technicznie można tak powiedzieć, coś takiego dzieje i nagle Jezu, Jezu, coś zrozumiałem, coś mnie oświeciło. No, to jest w zasadzie tak, eureka. Więc nic trudnego, trzeba po prostu trenować, a w którymś wcieleniu na pewno przyjdzie. Dokładnie. Ja też patrzę na przebudzenie jako nie na jakąś jedną chwilę w naszym danym życiu, tylko na cały etap, prawda, takich oczywiście, to przebłysków, jest etapowe. zrozumienia Właśnie o szerszego tym nie powiedziałem. Spojrzenia na sprawy i tak dalej. Dokładnie. Ja myślę, że też to, jak tutaj jest określone, to, że medytacja i to, co wynika z medytacji, może być rodzajem haju, może wynikać też z naszych poszukiwań, które często gdzieś na samym początku no pochodzą właśnie z narkotyków, z jakichś stanów narkotycznych. Ja też przyznaję, że właśnie można powiedzieć, że taki rodzaj namiastki tej miłości, o której później oczywiście tej bezwarunkowej pisałem i tak chętnie opowiadałem, były właśnie doświadczenia na przykład na ekstazy albo na grzybach psylocybinowych, prawda, kiedy poczułem rodzaj takiej syntetycznej, czasem naturalnej miłości, ale takiej bardzo bezwarunkowej i obszernej, a potem sobie zdałem sprawę, ale chciałbym tego doświadczyć bez tych substytutów, prawda? Chciałbym tego doświadczyć, czy można tego doświadczyć? I się okazało, że można, ale droga do tego doświadczenia, które też było chwilowe, nie jest tak, że ja cały czas, prawda, upajam się i emanuję miłością, prawda? Macieju, jak się cieszę, że cię widzę, prawda? Kocham cię bezwarunkowo. Czasem tak jest, przyznaję, ale czasem niestety, tak jak tutaj Maciek cały czas stara się też nam powiedzieć, ta samsara, nawet osoby, które już są w procesie przebudzenia, jest w stanie w jakimś sensie zmanipulować, zahipnotyzować swoimi korzyściami, czy tą lepkością, która jest w tej samsarze, prawda? No, wystarczy, że nagle wejdzie do mojego pokoju moja partnerka, prawda, i zacznie coś tam krzyczeć i teraz to jest test mojego dojrzałości, mojego rozwoju, czy zareaguje, tak jest. Czy nie, prawda? No, dokładnie, ale takie jest dokładnie życie, tak jest. Prawda? Nie jest łatwe. 10 lat medytacji i 6 miesięcy na haju. Chciałbym miałem to 6 samo. Miesięcy na takim haju. Ja też nigdy nie byłem, ale też medytowałem właśnie długo i po takiej długiej medytacji doznałem mega depresji, którą musiałem leczyć przez jakiś czas. No Więc tak, to ponieważ cały swój światopogląd musiałeś wywrócić do góry tak, ja nogami, je prawda? przestałem sobie ufać w ogóle. Mówię, to nic nie działa, nie ufam sobie, coś popieprzyłem. Ciekawe. Ale to się okazało, że po prostu to jest tak zwane trupy wyłażył z szafy. Jeżeli ktoś się zreflektuje, ta osoba, która pisała, że mu właśnie trupy wyłażyły z szafy, żeby je zauważył, a nie pluł do kogoś jadem, prawda?
takim, co robicie szczerze, dlaczego to robicie i tak dalej. Jeżeli się zreflektuje, że to są jego uwarunkowania, które są rozczarowane, on się czuje rozczarowany, pokrzywdzony, jak małe dziecko, chłopczyk, prawda? Jest tak naprawdę biedny w tym, dlatego odpowiadam na te pytania. Jest zagubiony po prostu. Jeżeli dostanie od kogoś rękę, ja z chęcią każdemu jestem w stanie pomóc. Wystarczy do mnie napisać. Ja się z każdym spotkam przez online, bezpłatnie oczywiście. I tak jest, spotykam się z ludźmi. Nie każdy jest gotowy, nie każdy to przyjmie, ale jestem w stanie każdemu pomóc. No, tyle, ile po prostu będę potrafił, bo mam w sobie to współczucie. Jest to dla mnie wielka radość, tak naprawdę. Taka radość, powiedzmy, duchowa. Nie jakaś umysłowa, że się tym upajam, bo też muszę na to znaleźć czas i tak dalej, wiadomo jak to jest. Więc jest rozczarowany. Tak się dzieje. Mnisi też się rozczarowują, też zrzucają szaty, bo nie zadziałało, nie zrozumieli nauki, że to jest proces wielowcieleniowy. I Budda mówił, mnisi, ile wylaliście łez i krwi w samsarze, czy więcej niż te oceany i morza, które są na Ziemi? I jest to retoryczne pytanie. Więcej. Dlaczego? Bo tyle razy jesteśmy w samsarze. Nieskończoną ilość. Po prostu. Wieczność. Cały czas jesteśmy. Ciekawe. Przejdźmy do następnego pytania. To pytanie jest, to już tutaj zahacza troszeczkę o nomenklaturę właśnie znaną z kanału. Pytanie widza. Mam pytanie, czy nie jest tak, że wyznawcy buddyzmu, którzy osiągnęli oświecenie i wierzą, że wyszli z samsary, po śmierci trafiają do terytorium systemów przekonań, Focusa 24, 25, 26, do swoistego nieba dla wyznawców buddyzmu, gdzie żyją w pięknym krajobrazie, cieszą się swoją obecnością i wspólnie spędzają czas na medytacji? Rzeczywiście przestają inkarnować, pozostają tam na wieczność, chyba że ktoś zechce podążać dalej ścieżką rozwoju w procesie reinkarnacji, rodząc się na wyższych planetach materialnych. Co o tym sądzisz, Macieju? Myślę, że całkowite poplątanie z pomieszaniem i całkowicie ktoś tego nie rozumie. To nic, to jest normalne. Czyli jeżeli tu nie chodzi, nie jesteśmy żadnymi wyznawcami, o czym było już na początku, w pierwszej części. Jeżeli ktoś osiągnął stan oświecenia i stan Buddy, nie ma po prostu szans, żeby trafił do jakiegoś przekonania, bo on już jest poza przekonaniem i siebie, już wszystko to przeszedł, już przeszedł stany śmierci i tak dalej, zgłębił wszystko. Nie ma szans na to, żeby miał jakikolwiek pogląd na iluzję, bo już ją zgłębił, już nie jest w awidży, czyli w iluzji, w niewiedzy, w ignorancji. Wszystkie kajdany zostały zerwane, bo to jest już piąty proces przebudzenia, bardzo duży, oświecenie. Czyli stał się arahantem, czyli Buddą, wszystko już ściągnął z siebie. Nie ma żadnych przekonań, więc jego umysł już nie pracuje po śmierci. Już teraz nie jest w dualizmie, tylko jest w nibbanie. Jego umysł już jest nibbaniczny, bo nibbana i samsara to nie są miejsca, więc tu nie idziemy do żadnych terytoriów, bo ich nie ma, nie istnieją. To jest wszystko pustka, a pustka jest pełnią. Czyli tak naprawdę nie ma samsary, nie ma nibbany, bo to nie są miejsca, tylko stany umysłu, bo my nie jesteśmy miejscem, tylko umysłem, który rysuje sobie jak sen rzeczywistość. Ta rzeczywistość zaczyna być twarda, wiadomo, ale to nadal jest hologram fraktalny. Więc tu nie ma miejsc. Nie przenosimy się do jakichś miejsc, my tylko wytwarzamy. Więc to jest dość trudne zrozumienie, że my nie trafiamy do miejsc, które zbudował ktoś po to, żeby nas usiedlić. Tak, dokładnie. To my sami się usiedlamy w samsarze, my sami chcemy wytwarzać. My sami chcemy seksu, pieniędzy i bogactwa. My sami chcemy stanów wielkich, boskich później, czy dewicznych. Chcemy stanów jakiegoś odrodzić się w super miejscach boskich i trwać tam przez czas naszej karmy. Więc
osoba oświecona nigdzie już nie trafia, po prostu jest w stanie nibbany, niedualistycznego spojrzenia na rzeczywistość, może wchodzić w interakcję, nie musi. Co tu mamy? Nie ma nieba Buddów. Są miejsca, tylko częściowo przebudzonych, miejsca na dziewiątym planie egzystencji, ich jest 31, kiedy z własnej ochoty pomocy innym istotom stają się bodhisattwami, bodhisattwami, różnie się to wymawia, moja wymowa nie jest na pewno dobra, i oni tam się stają Buddami dla dalszej jakby korelacji z nami i pomocy nam, żeby istoty wszystkie się przebudzały. Więc no dalej, co to jest? Cieszą się kraje. No nie ma tutaj w efekcie przestają inkarnować, pozostają tam na wieczność. Też tak się nie dzieje, wiadomo. No, czyli pierwszy już etap nam rozwija tutaj dalsze odpowiedzi. Po prostu się to nie dzieje. Osoba oświecona nie ma poglądów, nie wytwarza w umyśle, bo ten umysł już jest, wiadomo, korzysta jeszcze z ziemskich rzeczy, bo normalne je i tak dalej, nie to, że nie musi. Po prostu skorzysta z tego w sposób, jak każdy przebudzony, w sposób oczyszczony. Czyli nie intencjonalny z mózgu, tylko w sposób całkowicie z czegoś korzystam, nie muszę, mogę. Jest to zupełnie inny stan interakcji z otoczeniem. Czyli jak gdyby tutaj, parafrazując troszeczkę, no, to bym tak to ujął, że tak naprawdę to nie jest istotny buddyzm, nie są istotne te wszystkie nauki, te tradycje i tak dalej, ale nie. Buddyzm może doprowadzić cię do stanu, w którym ty rozumiesz, że to nie jest buddyzm, tylko że to jest to zrozumienie, czym tak naprawdę jesteś i dążenie do tego, żeby być jeszcze bardziej doskonałą istotą. Tak jest. W zasadzie tak, to są i tylko takie ścieżki, część, które mogą nas ukierunkować, jeszcze, ale potem je porzucamy prędzej czy później na tym dokładnie, odpowiednim poziomie oświecenia, prawda? Tak jest, bo ten system przekonań, do systemu przekonań może wejść tylko istota, która ma przekonania w swoim umyśle i ona będzie replikować po śmierci te przekonania i dlatego ona Dokładnie. gdzieś może trafić. To ona sobie buduje sama, bo jest nieobudzona, jest w awidży, tego nie rozumie, więc sama się ściągnie z powrotem na przykład na ziemię z poczuciem winy, że była w tym życiu na przykład zła i ona będzie tworzyć swój system przekonań. I my trafiamy do miejsca, tak naprawdę, jeżeli się oczyścimy, jeżeli jesteśmy w pierwszym poziomie przebudzenia, czyli sottapanna, odradzamy się 7 razy i po prostu możemy trafić w takie piękne miejsca, w których po prostu kontynuujemy naukę dalej, żeby się oczyścić. Ale to już są procesy jakby automatyczne. Zresztą Budda mówił, że dużo istot automatycznie przekierowuje się tam w procesie śmierci bardzo. To jest, nie każdy ma autorefleksję po śmierci, że umarł, bo świadomość jest tak zapchana i tak go mocno ściąga, że on nie ma momentu na... Wybieram bramkę tą, która Tak. najbardziej mi wibruje, tam widzę szary dymek, on taki jest cieplutki, to tam lecę, bo to pamiętam, że tam muszę lecieć, tam chyba jest Dokładnie, dobrze. bo tak było Okazuje się. zapisane w księgach. Tak, no i nawet nie, bo to często jest tak, że ludzie nawet nie wierząc w nic, po prostu... Po śmierci widzą jakieś tam bramki, jakieś ostre światło, jakieś ciemne, idą tam, gdzie im najlepiej te wibracje pasują. Dlatego Tak, są wszystko dokładnie. wibracje, prawda? Czyli Tak, ściąga ich po prostu energia emocjonalna. Jeżeli on był psem, no to DNA będzie się budować znowu psem, bo ten piesek tam wibruje, więc on tam sobie ta świadomość leci. Jeżeli był człowiekiem, to mu wibruje DNA takie, które będzie się składało, nie wiem, na poziom 5 planetarny i on tam idzie, bo tam mu pamięta, że tam było, prawda? Bo on już mu się tu buduje ten 5 grup składowych, współzależne powstawanie zaczyna się dziać, zaczyna coś wytwarzać, coś pamiętać, zaczyna mu się formować świadomość, potem ciało i tak dalej, i bum, jest w kanale rodnym już tam, gdzie pamiętał, że był ostatnio. Chyba, że jeszcze inne 1000 rzeczy, które sprowadzą go niżej i tak dalej, stwierdzi na przykład, że był złym człowiekiem, no to zacznie go wibrować i niżej, prawda, do jakichś tam stanów gorszych. No, ale tak to mniej więcej wygląda.
Czyli osoba, która na przykład na Ziemi, patrząc teraz z punktu, no musimy troszeczkę, że tak powiem, zerknąć na to, jak widzą to na przykład ludzie, którzy mają jakieś tam przekonanie i poglądy. Osoba, która jest buddystą, przykleiła sobie na czoło taką łatkę, prawda, jestem buddystą, nie jem mięsa, uprawiam medytację 5 razy w tygodniu i cały czas na przykład zwraca uwagę innym, prawda, tego nie powinieneś robić, tamto powinieneś robić, bo w buddyzmie, bo Budda to i tamto, to teraz taka osoba tak naprawdę wytwarza sobie bardzo silne przekonania o tym, jaki buddyzm powinien być, ale nie pokazuje w sobie samemu wewnątrz tej przemiany. Nie staje się tak naprawdę tym, czym jest buddyzm w swojej istocie, tylko staje się powiernikiem buddyzmu. Powtarza tylko te regułki, których tak do końca nie rozumie. I taka Dokładnie. Istota może ewentualnie trafić do takich, w cudzysłowie, systemów terytoriów przekonań, prawda? Dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest. Tak samo jest z każdą inną religią. Tak jest, bo on działa tylko na podstawie swoich przekonań i swojej formacji mentalnej, której wytwarza w głowie. Formacje mentalne wytworzą mu po śmierci jakiś międzystan, czy od razu go wrzuci do kanału rodnego. Tak się Dokładnie. Tak się dzieje z większością istot. Po prostu od razu trafiają, bo tam z nimi nie ma już co gadać. Po prostu jego umysł jest jak w śnie. To tak jak my śpimy i nie pamiętamy, to tak samo się dzieje. Oni nic nie pamiętają. I po śmierci błysk ma nasza świadomość. Mamy 9 razy mocniejszą świadomość. Zaczynamy się oceniać. Oceniać swoje życie i tak dalej. Mieć jakieś stany albo bardzo negatywne, albo pozytywne różnie. I bum, zasypiamy znowu. Nie jesteśmy w stanie się już przebudzić i lądujemy w kanale rodnym. Istoty, które trenowały mocne wejścia w medytację, wychodzenie z ciała, świadomy sen, mają więcej wytrenowanego umysłu, który potrafi przebudzić się w stanie bardzo śmierci, gdzieś sobie tam, powiedzmy, powędrować, wejść do jakiegoś systemu, coś tam, powiedzmy, dalej się odbywa. Prawda, ale to tak naprawdę to są tak. już trudniejsze nauki i nie ma się co. Najważniejsze, że buddyzm zawsze mówił, nie miej poglądów, nie stawaj się, bo wtedy nie będziesz się przekierowywał po prostu dalej. Masz się tak oczyścić, żeby w stanie śmierci nie mieć żalu, nie mieć pragnień ani niczego, bo to są pragnienia po prostu wejścia znowu do gry, do snu, który chcesz. A jak chcesz ciągle ten sen, powiedzmy eternalista chce ciągle żyć, bo było to pięknie, okej, będziesz żył tyle, ile będziesz chciał. Cały czas się odradzał w pięknych miejscach, ale pamiętaj, że tu nie da się nie mieć ahimsy, czyli nie da się nie krzywdzić, bo nawet przez przypadek możesz nadepnąć robaka i teraz miliardy razy nadepniesz robaka, niestety będzie się to kumulować w ogrodach kammy, czyli karmicznych. Nie ma tu momentu miejsca na to, żeby ahimsa się nie wytwarzała, czyli krzywdzenie. Czyli nawet jak mamy dobre intencje, nawet w słowie mamy dobre intencje do kogoś, to kogoś obrazimy i wytworzymy już negatywny stan. To są jakby punkty, które zbieramy. Jeżeli dobrze ich nie zbieramy, tych dobrych zasług, w końcu nas przekieruje w niższe procesy. I co się dzieje? Większość istot na Ziemi trafia w niższe poziomy. Większość. Dlatego, że upadamy. Ale znowu później rośniemy i znowu upadamy. I to jest w kółko. Tak. Więc to jest po prostu proces. Tak, tak, abstrahując, to co Maciek mówi, mówię teraz ze swojego jakby doświadczenia, czy z przeczytanych też również różnych publikacji, to nie jest tak, że tylko buddyzm o tym mówi. My możemy zarzucać, tak, to są jakieś religijne dogmaty, które próbują nas uwięzić. Absolutnie, słuchajcie, osoby, które podchodziły do tego z punktu widzenia, nie wiem, naukowego, jak na przykład Newton czy Monroe, który był totalnym sceptykiem, a jednocześnie bardzo rozwinięty, miał umysł taki analityczno-syntetyczny, taki bardzo techniczny umysł, ścisły. Oni odkryli dokładnie te same zasady, które działają właśnie w polu na przykład samej Ziemi, prawda? Jak ten system działa? On tak działa. Mówimy tutaj o terytoriach systemów przekonań. Prawda jest taka, że to jest pustka, tam nie ma nic. Jest tylko to, czym my jesteśmy. Jeżeli są osoby, które mają naleciałości takie i takie, trafią do takiego obszaru, który jest ich konstruktem. To jest infrastruktura stworzona na bazie ich jak gdyby poglądów i przekonań. I teraz jeżeli ja podróżuję poza ciałem i trafiam do takiego obszaru, w którym na przykład kogoś wyciągam i tak dalej, to nie znaczy, że ja stworzyłem ten obszar albo że po prostu wierzę w to, że ten obszar istnieje.
po prostu działam w tej infrastrukturze, ponieważ te istoty także mogą liczyć na pomoc istot, które są na przykład troszeczkę bardziej, trochę więcej rozumieją, bo ja nie chcę nazywać siebie na przykład osobą jakąś tam bardziej oświeconą, absolutnie. I między innymi takie rozmowy, jak tutaj z Maćkiem, prawda, w których sobie trochę rozkminiamy, jak to się mówi, ten buddyzm, są bardzo skuteczną metodą, żeby zrozumieć troszeczkę więcej, wyjść poza obręb tych przekonań, prawda, bo Maciek odkrył buddyzm, ale również właśnie ten etap jego przebudzenia polega na tym, że on w pewnym momencie ten buddyzm już przestaje mu bardziej pomagać, co może mu szkodzić, jeżeli bardziej by się zagłębiał jak gdyby tylko i wyłącznie w zasady. On już teraz idzie stricte przez pryzmat swoich doświadczeń, które właśnie powodują, że stara się, może nawet nie stara, on już powoli jest osobą, która mniej krzywdzi, a więcej daje z siebie tego, co jest dobre. I to jest właśnie ta kwintesencja tego buddyzmu w Macieju. I myślę, że każdy z nas potrzebuje jakby takiego kierunkowskazu, czy to jest religia, czy jakaś książka, czy osoba, która obok nas jest, prawda? No właśnie, to jest, no nie ma recepty dla nas wszystkich, każdy jest indywidualną jednostką, indywidualną sondą badawczą, filtrem, przez który świadomość pobiera te doświadczenia i właśnie doświadczenia są chyba najistotniejszym rzeczą, które są w stanie nas po prostu zmieniać i ciągnąć ku lepszemu. Tak, mi się cały wydaje. Czas praktyka, dokładnie. Tak jak mówisz, cały czas praktyka i doświadczenia i autorefleksja. Nie da się inaczej tego przejść. To wszystko, wszystkie trzy światy to my konstruujemy. Wszystkie 31 pól naszej niewiedzy, ignorancji jest spowodowane tym, że cały czas budujemy w sobie poglądy i chcemy różnych rzeczy doświadczać. To my jesteśmy twórcami tego wszystkiego. Nie żadna istota zła, która chce nas, nie wiem, jakiś szatan, który chce nas wpędzić w jakieś maliny. To my jesteśmy szatanem. Nasz umysł jest szatanem. Tak, dokładnie. No przecież jedyne zło, jakie my znamy, dokładnie, jedyne zło, jakie my znamy, my z punktu widzenia człowieka, to jest tylko zło, które robił i czynił inny człowiek. To przecież... No dokładnie. No naprawdę, nie śniło nam się nawet to zło, które na Ziemi istnieje. Raz jeszcze, Macieju, bardzo ci serdecznie dziękuję. Znów wrócimy, bo tych pytań jest oczywiście znacznie, znacznie więcej. Znów będziemy na nie odpowiadać. Pewnie pojawią się też kolejne. Może to być niekończący się cykl samsary. W każdym razie, czy jest... Macieju, właśnie, czy jest jakaś książka, którą chciałbyś na przykład gorąco polecić, która no, w jakimś sensie tobie na przykład bardzo pomogła gdzieś tam na samym początku, właśnie może związana z tym buddyzmem i jakaś prosta w odbiorze ewentualnie? Podstawą to jest taka mała książeczka, którą właśnie tam ściągniemy na teravada.pl czy dhamma.pl przez dychy dhamma.pl. Są cztery szlachetne prawdy. To są bardzo małe, to jest najważniejsza nauka na całe życie. O tym też zrobiłem film i będę robił na pewno nie raz. Cztery szlachetne prawdy, które nam mówią właśnie o cierpieniu i jak wyjść z cierpienia i o ośmiorakiej ścieżce. To jest zawarte w tej nauce. To była pierwsza nauka Buddy i najważniejsza i ona jest wystarczająca, żeby przejść przebudzenie. Ale jest to praca na całe życie. Tak naprawdę, żeby zrozumieć cierpienie, zrozumieć proces wygaszania cierpienia, zrozumieć tą ścieżkę, która nam pozwoli wejść w stan zrozumienia, bo cierpienie będzie zawsze z nami, kwestia odbioru tego cierpienia, prawda? Czy jest i powiedzmy fizyczny ból, czy my płaczemy z tego powodu, czy widzimy fizyczny ból, a nasz psychiczny ból będzie miał zrozumienie do tego. Jeżeli nie, to będziemy mieć podwójny ból, i ten psychiczny, i ten fizyczny. Czyli w rozumieniu tego wyjście spoza dukkha, czyli tego jakby cierpienia, jest jego zrozumienie. To jest warunek konieczny. Ta książeczka w pewien sposób to fajnie nakreśla. No może mnie się w końcu kiedyś uda napisać książkę taką prostą. To będę polecał wtedy swoją, ale nie mam jakiegoś wielkiego ciśnienia, tak sobie piszę powolutku, może zdążę, może nie.
I dobrze, właśnie o to chodzi. Będzie przynajmniej Jasne, taką na luzie. Jak nie w prawdziwą tym książką twoją. życiu, to w następnym będzie na pewno lepsza. Oczywiście, w tym życiu i tak dużo Więc już, myślę, osiągnęliśmy. w każdym razie na damma.pl dużo znajdziemy takich fajnych książeczek, czy takich prostych jak Ajahna Brahma, Trzymaj mniej. To są takie kompilacje jego wykładów, których w ogóle nie naucza. Jakby sutr nie naucza słów Buddy typowych, tylko mówi na zasadzie pewnych doświadczeń takich ludzkich, więc tam nie ma żadnej dammy, tylko jest jakby damma w procesie takiej rozmowy z ludźmi. Wystarczy na YouTubie sobie posłuchać Ajahna Brahma, jak on mówi, z jaką lekkością. Nie opowiada o naukach, tak jak ja, takich trudnych, bo rzeczywiście to są trudne rzeczy, dukkha, nicca, anatta, takie rzeczy i tak dalej, tylko opowiada o życiu. Nie mówi o reinkarnacji, nie mówi o jakichś takich trudnych rzeczach, i tak dalej. Po prostu pokazuje proste metody rozumienia życia w bardzo taki lekki, ironiczny czasami, prześmiewczy czasami, bardzo fajny sposób. Ajahn Brahm to jest po prostu mistrz na początek, którego można słuchać, i tam nie ma jakby buddyzmu w jego buddyjskich opowieściach. Tam też napisał mnóstwo fajnych książek, więc polecam od tego, jeżeli nie chcemy się na razie zagłębiać w coś trudniejszego właśnie. Te całe nazewnictwo i tak dalej, jeszcze to z nami jakby nie gra. Dzięki, Macieju. Oczywiście ja myślę, że te nazwy znajdą się też w opisie, ponieważ trudno pewnie tak ze słuchu sobie wygooglować. Raz jeszcze bardzo ci serdecznie dziękuję i do zobaczenia następnym razem, mam nadzieję. Dziękuję Państwu, dziękuję Tobie. Mam nadzieję, że też będziemy się jeszcze spotykać. Dzięki.